Wiem już, kim jesteś, mruknął Meredith. Jesteś martwą istotą nielogiczną. Chłopak roześmiał się nagle, rozstawił nogi, schylił się tak, że głowa weszła mu pomiędzy kolana, a potem wygiął kręgosłup jeszcze bardziej w dół. Mógłby już patrzeć na swoje plecy, ale on pochylił się jeszcze bardziej i nagle przekręcił się jakoś tak, że choć to było niemożliwe, jego głowa znowu znalazła się na szczycie pleców, patrząc wprost, jakby się pszenicował. Dalej wyglądał jak normalny człowiek. Ethan machnął ręką. Jestem martwy, jestem nielogiczny, nie jestem jednak istotą. Ja wiem, usiłował wtrącić czarownik. Źle, żeście zapamiętali. Ja jestem samym słowem, jak każde słowo jestem martwy. Jestem nielogiczny, wszak słowo samo w sobie logiki nie ma. Nie jestem jednak istotą. Naprawdę nie jestem, uśmiechnął się sympatycznie. Taka ze mnie istota, jak nie przymierzając wasz but, do którego tak chętnie mnie porównujecie. Jesteś martwy, jesteś nielogiczny, powtórzył jak echo czarownik. Jesteś też niemoralny. Ano, tak jak i wasz but, on też moralności nie ma. Ja nie w tym sensie. Ty, że jesteś zły, to wiedziałem prawie od początku. Chodzi mi o to, że jesteście niemoralnym wybrykiem natury, czymś, co nie ma prawa istnieć. Chłopak skrzywił się i tylko machnął ręką. Parę słów powiedzieliście i aż dwa błędy zrobiliście. Kiepsko. Czarownik wzruszył ramionami. Niby jakie? Ano, jako rzecz martwa nie mogę być zły. Tak jako i wasz but na nodze. Po drugie, sama natura w sobie, razem ze wszystkimi swoimi wybrykami, też nie może być niemoralna. A właściwie powiem inaczej. Ty jako człowiek nie jesteś w stanie ocenić moralności natury, ponieważ jako jej część nie masz żadnej skali porównawczej. Jaką chcesz miarę stosować do natury? Ludzką? Toż nie ludzie stworzyli naturę. A może chcesz krytykować bogów? A cóż im możesz przeciwstawić? Jaką masz skalę porównawczą dla boskich uczynków? Znasz innych bogów, żeby zerknąć, czy oni lepsi, czy gorsi? Masz jakąś hierarchię wartości, którą możesz przeciwstawić boskiej? Nie, ponieważ jesteś czymś, co bogowie stworzyli. Nie dla ciebie ich hierarchii i wartości, nie dla ciebie ich skala zdarzeń, ich ocena wypadków. Jesteś jak mrówka rozdeptana sandałem podróżnika, która pośmiertnie myśli: to był dopiero gnój. Zabił niewinne stworzenie, które przecież nie zrobiło mu nic złego. Niczym mu nie zawiniło i było przecież dobre. To zły człowiek. A co pomyślisz ty jako człowiek, który rozdeptał mrówkę? Jesteś naprawdę zły? Nie. Ty jej w ogóle nie zauważyłeś. Nie chciałeś jej zabić, więc według twojej ludzkiej skali wartości nie jesteś złym człowiekiem. Nie spaliłeś specjalnie mrowiska tylko po to, żeby przekonać się, kto ma większą władzę. Zresztą nie zrozumiałyby tego. Zabiłeś parę czy paręset mrówek, bo nie wiedziałeś, że są pod twoim butem i co z tego? No właśnie, i co z tego? Ano to, że usiłujesz przypisywać bogom ludzkie przekonania. Skrzywdzili cię, więc są źli. Czy ty naprawdę uważasz, że bogowie są tak samo inteligentni jak ty? A może, że są nawet głupsi? No tak, ty byś im dopiero pokazał, jak urządzić świat, a nie, to wziąłbyś pałę i porozpętał to całe boskie tałataństwo na cztery wiatry, skoro nie potrafili urządzić świata bez cierpień, bez nienawiści. Już to kiedyś mówiłeś. Owszem, ale pamiętaj, bogowie byli od ciebie, o całe niebo bardziej inteligentni od ciebie, od każdego człowieka na świecie. To byli bogowie, a nie ludzie. Tak, to była Achaja Andrzeja Ziemiańskiego, dokładnie tom drugi. Zachęcam, chociaż to jest jedyna seria dobra tego autora. I teraz przyszedł czas na nominację, więc jako pierwszą osobę chciałbym nominować, tak na chybił trafił, Macieja Ciemnego, redaktora Gazety Pomorskiej. Jako drugą osobę
Janusza Kasaka, obecnego dyrektora Ośrodka Kultury w Wierzewie. Jeżeli dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. I z trzecią osobą mam problem, więc... Dobra, niech to będzie Patryk Rybus, członek mojej grupy teatralnej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Czytanie jest fajne.